Emarok z Karoliną Kowalkiewicz przed twoją walką z Martą Chojnowską w finale turnieju kobiet. Walczyłaś w grudniu, to jest znacznie krócej niż ostatnia walka w MMA Marty Chojnowskiej, chociaż ona walczyła w kickboxingu. Uważasz, że to jest na twoją korzyść? Nie wiem, Marta cały czas się obija, cały czas jeździ na zawody, ma duże doświadczenie, więc nie wydaje mi się, żeby to miało jakiś wpływ. Powiedz, jak przez ten okres od twojej ostatniej walki rozwinęły się twoje umiejętności? Paweł Kowalik mówił ostatnio w naszej popularnej audycji, że to była Karolina na pół gwizdka, która zawalczyła z Pauliną Bońkowską, więc jak teraz będzie wyglądała Karolina Kowalkiewicz w walce? Cały czas ciężko trenuję, poważnie podchodzę do tego. Cały czas się rozwijam, no więc wydaje mi się, że na pewno poszłam trochę do przodu. W każdej płaszczyźnie. Wydaje się, że największą przewagę masz w zapasach i w parterze. Czy tak właśnie będziesz szukała rozwiązania tej walki, czy może będziesz podejmowała walkę w stójce? Nic nie powiem. Tak GSP, nie odkrywasz swoich kart. Nie, no wszystko się okaże na walce. Mamy z Marcinem, z moim trenerem, ustaliliśmy taktykę na walkę. Mam nadzieję, że uda mi się ją zrealizować, ale nic nie powiem. Zadam też pytanie, które zadałem Marcie. Walki kobiet w tym turnieju myślę, że porywały publiczność, zwłaszcza twoja, ale Marta też efektywnym skończeniem pokazała się z dobrej strony. Uważasz, że tak samo będzie po waszej finałowej walce? Mam nadzieję, że damy naprawdę dobrą walkę, że to będzie wizytówka, kolejna wizytówka żeńskiego MMA, że się dobrze przyjmie. Mam również nadzieję, że to sędzia mi będzie podnosił rękę do góry i to mi założą pas na biodra. Ale zobaczymy. Mam nadzieję przede wszystkim, że damy dobrą walkę. Dobrze. Dzięki wielkie za wywiad. Jeżeli chcesz komuś podziękować, sponsorom, których wiem, że już teraz masz, to pozwól ci wyrecytować ich nazwę. Tak, w końcu mam sponsorów, w końcu się doczekałam. Bardzo bym chciała podziękować firmie Pitbull, od której dostaję ubranka i cały czas czekam na żeńską kolekcję. Chciałabym podziękować firmie Fitmax, od której dostaję odżywki. Firmie Professional Fighters, od której dostaję sprzęt do trenowania, firmie Glastech oraz mojemu fizjoterapeucie Łukaszowi. Dzięki wielkie, powodzenia. Dziękuję bardzo.